Czwarta edycja rekolekcji z kawą w tle w Cieszynie rozpoczęła się wczoraj 20 marca w Kafe Muzeum. Kolejne spotkania zaplanowano również w tym miejscu. Papież Franciszek podpowiedział nam taki pomysł wyjścia do ludzi, wyjścia w to miejsce, gdzie ludzie się spotykają ze sobą, aby tam z nimi porozmawiać na ważne tematy dotyczące wiary, religii, naszego życia. Czasy po prostu wymagają, żeby trochę zmienić może formy działalności, żeby tak jak to papież Franciszek mówi, Pan Jezus dzisiaj puka do drzwi, żeby wyjść z kościoła. W kościele już jest na pewno bardzo mocno, a tutaj trzeba wyjść do tych ludzi, którzy być może w kościele nie zawsze są, nie zawsze chcą być, nie zawsze widzą tam swoje miejsce. Rekolekcje w cieszyńskich kawiarniach cieszą się dużym zainteresowaniem. Widzimy to zainteresowanie, widzimy, że ludzie pytają o te rekolekcje, kiedy będą, jacy będą goście, jaka będzie też tematyka, więc odpowiadamy z księdzem Andrzejem na taką prośbę ludzi. O mistyce codzienności mówił pierwszego dnia ksiądz Jacek Krzemień. Tematy mogą zgłaszać również sami uczestnicy i tak też się stało w tym roku. Po ostatnich rekolekcjach, kiedy mówiliśmy o kościele, te rekolekcje wielkopostne postanowiliśmy poświęcić mistyce, czyli naszemu życiu duchowemu, jako taką też odpowiedź na kryzys, jaki gdzieś tam przeżywamy w kościele. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.